Witajcie. Ostatnim razem skończyliśmy na pytaniu, czy mamy w Biblii jakieś informacje albo wręcz ostrzeżenie, które potwierdzałoby czas powrotu Jezusa. Zanim jednak zaczniemy konkretne studium na ten temat, chciałbym podzielić się pewnym materiałem, na który natknąłem się w 2019 roku, kiedy sam rozpoczynałem poszukiwania odnośnie Daniela rozdziału 12. Tylko po co? Może ktoś zapyta. Pamiętam to jak dziś. Przez cały ostatni kwartał roku 2018 studiowaliśmy w kościele Księgę Daniela. Już wiele razy to robiłem wcześniej, ale nie trafiało to do mnie na tyle, by naprawdę wgryźć się w osobiste studium i zrozumieć temat. Kiedy jednak w grudniu doszliśmy do 12 rozdziału i księga się skończyła, czułem jakiś niedosyt, a może nawet zgrzyt. Coś mi nie grało. Daniel 12:1 rozpoczyna się od powstania Michała, który wstawia się za mieszkańcami ziemi i jest to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody. I nagle przy końcu rozdziału znajdujemy się w 1843 roku? Coś tu nie gra. Ale wiecie, jak to życie. Ma swoje wyzwania i biegnie do przodu, czy tego chcesz, czy nie. Ale nastąpił luty, może to był marzec 2019, i usłyszałem informację w radiu, że do Polski wjechał mężczyzna z objawami COVID. Nie wiem, jak to opisać, ale od tego czasu jakby mnie ktoś walnął pałą przez łeb i zdałem sobie sprawę, że rzeczy, o których czytałem naście albo więcej lat wcześniej w wielkim boju, wypełniają się na moich oczach. To nie jest już jakiś science fiction, to się dzieje naprawdę. I tak też zacząłem kopać. Ale zanim będę dzielił się kolejnymi osobistymi odkryciami, chciałbym, abyście posłuchali fragmentu lekcji szkoły sobotniej z 2004 roku, kiedy to również studiowana była Księga Daniela. Prowadzącym jest znany i lubiany Doug Batchelor z USA. Zapraszam. Gdy kontynuujemy czytanie Księgi Daniela, czytamy w wierszu 4, 12 rozdziału: zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Rozmnoży się poznanie. Innymi słowy, księga zostanie otwarta w czasie końca. Proroctwa Daniela i Apokalipsy w ostatnich 200 latach historii Kościoła zostały bardziej zrozumiane niż kiedykolwiek wcześniej. A przecież żyjemy w czasach końca, zatem wiedza na ten temat się pomnaża. Chciałbym to wszystko przerobić i skupić się na tych proroctwach, ale patrząc na zegar, zawsze jestem rozczarowany, jak mało mam czasu. Wtedy ja, Daniel, spojrzałem, werset 5, a oto dwaj inni stali, jeden na brzegu rzeki po tej stronie, a drugi na brzegu rzeki po tamtej stronie. Podobne zdarzenie ma również miejsce w rozdziale 10, wierszu 4. Jeden powiedział do męża odzianego w lniane szatę, który stał nad wodami rzeki: kiedy będzie koniec tych dziwnych rzeczy? I usłyszałem tego męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na żyjącego na wieki, że będzie to na czas, czasy i połowę czasu. Czas to jeden pełen cykl trwania sezonów. Inaczej rok. Oni rozumieli tę ideę pojedynczego okrążenia Ziemi wokół Słońca. Jeden czas to jeden rok. Czas oznacza zestawienie dwóch czasów, czyli dwa. Jeden i dwa daje nam już trzy i jeszcze połowa. 3,5 roku, czyli 1260 dni, według żydowskiego kalendarza księżycowego. W Apokalipsie występuje jako 42 miesiące. Ten okres często pojawia się w Biblii. Czyż nie jest ciekawym fakt, iż ten anioł wypowiada przysięgę stojąc po obu stronach wody? Podnosi swoją rękę i wyznaje ten właśnie czas. Jest to bardzo ważny odcinek czasu. Pomyślcie, dlaczego te 3,5 czasu, 42 miesiące i 1260 dni jest takim ważnym czasem? Jak długo Jezus nauczał, zanim został ukrzyżowany? Od dnia, kiedy został ochrzczony, do dnia śmierci minęło 1260 dni. W czasach Eliasza deszcz został wstrzymany również na 1260 dni. Kiedy zaczniecie czytać Księgę Estery, Waszty zostaje zdetronizowana po uczcie, która miała miejsce w 3. roku panowania króla Achaszwerosza. Ta uczta trwała 180 dni. Miejcie to w pamięci, że rok żydowski miał 360 dni, a połowa tego to 180 dni. To prosta matematyka. Każdy może to policzyć. 360 na 2 to 180.
Mamy zatem trzeci rok panowania Achasferosza. Uczta trwała 180 dni, mamy okres 3,5 roku i po tym czasie następują wydarzenia zapisane w Księdze Estery. Szczepan zostaje ukamienowany po 3,5-rocznym okresie zwiastowania Ewangelii tylko wśród Żydów. Po tym czasie Ewangelia zostaje skierowana do pogan. Następnie macie ten okres od 538 do 1798 roku, 1260 proroczych lat. Chcę, żebyście coś zauważyli na temat tego okresu 3,5. Liczby często reprezentują coś w Biblii. Siódemka reprezentuje pełen cykl w kontekście czasu. Mamy 40, które reprezentuje co? Jedno pokolenie. Błąkali się przez 40 lat, aż całe to pokolenie wymarło. Przeczytajcie Księgę Sędziów. Wszystko jest tam podzielone na 20, 40, 80. Liczba 12 reprezentuje Kościół. Przywództwo kościelne. Kobieta z 12 gwiazdami nad głową, 12 fundamentów w Nowym Jeruzalem, które zamieszkane jest przez 12 po 12 tysięcy. A teraz mamy 3,5. Jest to przerwanie siódemki, dokładnie jej połowa, a w połowie tygodnia zostanie zabity. To czas, który reprezentuje czas oporu, prześladowań i apostazji. Podczas 3,5-rocznej ziemskiej służby Chrystusa, czy on został przyjęty, czy też stawiano mu opór? W czasach Eliasza, 3,5 roku głodu, o co tu chodzi? Eliasz się ukrywa. Izabel zabija proroków, którzy ukrywają się po jaskiniach. 1260 lat przypada na czas swobodnego głoszenia Ewangelii, czy też Kościół musiał prorokować w worach, natrafiając na opór i prześladowanie? Jeśli dobrze się przyjrzysz, zauważysz, że na koniec tego okresu przypada śmierć. Kiedy Jezus umarł? Na koniec 3,5. Po śmierci Chrystusa mamy również śmierć Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Też po 3,5. Za czasów Eliasza prorocy Baala zostają zabici na koniec 3,5. Następnie Izabel grozi Eliaszowi i ten ucieka. Pod koniec 3,5 lat proroczych, czyli po 1260 latach, w 1798 roku bestia otrzymuje śmiertelną ranę. Wydaje się, że zawsze występuje śmierć na zakończenie 3,5. Nawet w Księdze Estery mamy egzekucję Hamana. Mam nadzieję, że Duch Święty pobudzi twój umysł i coś z tego zrozumiesz. Gdybyśmy zatrzymali się tutaj, byłoby łatwo. Przecież rozumiemy te 3,5. Ale w Księdze Daniela pojawiają się jeszcze dwa inne okresy. Napisane jest tutaj w wersecie 7, że będzie to na czas, czasy i połowę czasu i gdy doszczętnie rozproszę siłę świętego ludu, zauważyliście? 3,5. Czas prześladowań. Wtedy to się wszystko wypełni. Ja to usłyszałem, mówi Daniel, ale nie zrozumiałem. Nie przejmuj się, nawet Daniel ma problem ze zrozumieniem tego. Więc zapytałem, mój panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? Idź, Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wysłałem e-mail do niektórych z moich przyjaciół. Otrzymałem wiele pomocy w tej kwestii. Pastor Dach korzysta z mądrości innych osób. I ktoś zwrócił moją uwagę na to, że w 12 rozdziale znajduje się jakby lustrzane odbicie. W wersecie 1 powiedziane jest, że pod koniec czasu powstanie Michał. W wersecie 13 powiedziane jest, że Daniel powstanie pod koniec czasu. W wersecie 1 i 2 powiedziane jest, że ci, którzy śpią, obudzą się, a pod koniec rozdziału mówi o tych, którzy wejdą do odpoczynku, ci właśnie się obudzą. W pierwszych wierszach czytamy o tym, którzy powstaną, aby odebrać swoją nagrodę, a na końcu rozdziału 12 powiedziane jest, że Daniel otrzyma przydzieloną mu część, będzie błogosławiony. Początek mówi o udręce, wersety 1 i 2 mówi o czasie ucisku. W wierszu 11 mówi o 1290 dniach, jest to również okres udręki. Pokazuję wam lustrzane odbicie pomiędzy początkiem i końcem tego rozdziału. Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, wiersz 3. A wiersz 10 mówi, nauczyciele, którzy mają wnikliwość, mądrzy zrozumieją, werset 4. Jest tu również mowa o zapieczętowaniu tej księgi. I w wersecie 9 również jest mowa o zapieczętowaniu tych słów. Słowa te są ukryte aż do czasu końca. Werset 5 i 6 mówią o dwóch stojących po obu stronach rzeki. Werset 8 podaje, Daniel słyszy to, ale nie rozumie. Zobaczcie, jak te sytuacje odbijają się jak w lustrze przez cały ten rozdział. A wiecie, gdzie znajduje się środek? Kiedy anioł staje rozkrakiem nad obu wodami. Wtedy widzisz jego odbicie w wodzie.
podnosi obie ręce do nieba i składa przysięgę. Wszystko idzie ku środkowi, skupia naszą uwagę na tym okresie 1260. Z powodów, o których wam już powiedziałem, ten okres odklucza wiele historii w Biblii. 42 miesiące w Apokalipsie, 3,5 w Danielu 12, 1260 dni ma miejsce w wielu miejscach w Biblii. To znaczący okres prześladowań dla ludu Bożego. Daniel pyta w wierszu 6, kiedy będzie koniec tych dziwnych rzeczy? A w wierszu 9 czytamy, idź Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i doświadczonych. Będzie to szczególne wylanie Ducha Świętego. Ale bezbożni będą postępować bezbożnie. Sprawiedliwi będą ogłoszeni sprawiedliwymi, a niesprawiedliwi jako niesprawiedliwi. Żaden bezbożny nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją. I na koniec podane zostają dwa okresy. A od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie 1290 dni. Błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do 1335 dni, ale ty idź swoją drogą do końca. Odpoczniesz i powstaniesz w swoim dziedzictwie lub w swoim losie, w zależności od przekładu, przy końcu dni. Zakończyliśmy właśnie czytanie rozdziału 12. Ale nie zakończyliśmy jeszcze wyjaśniania tego. Proszę o wyświetlenie pierwszego slajdu z interpretacją historyczną. Wierzę w historyczną interpretację tych okresów. Czy wszyscy mnie usłyszeli? Co właśnie powiedziałem? Wierzę, to jest to słowo, w historyczną interpretację Daniela. Ale chciałbym dodać, iż możliwa jest dodatkowa, lustrzana interpretacja. W Biblii jest trochę przykładów, gdzie jedno proroctwo może mieć kilka zastosowań. Nie zaprzeczają sobie. Jest dosłowne znaczenie i symboliczne. Kiedy na przykład Jezus mówił o zniszczeniu Jerozolimy, powiedział również, że jest to analogia dla końca świata. Gdy Natan powiedział Dawidowi, twój syn zbuduje mi dom, to nie tylko miał na myśli Salomona, ale również Jezusa, syna Dawida. Więc spójrzcie na Daniela, rozdział 12, z takiej właśnie perspektywy. Przyjrzyjmy się datom historycznej interpretacji. Mamy 508, potem mamy 538, 798 i w końcu 1843. Napisałem to na tablicy, abyście zrozumieli zasadę ich powstania. Wszyscy to wiemy, że mamy 1260 lat, poczynając od roku 538 i kończąc na 1798 roku, czasy wielkich prześladowań i ciemności. Bestia otrzymuje tutaj śmiertelną ranę. Ale mamy ten okres 1290. I jeśli teraz cofniesz się o 1290 lat od 1798, nie idę do przodu, ale do tyłu. I w ten sposób dochodzę do czasu, kiedy Klowis, król Franków, znanych dzisiaj jako Francuzi, nawrócił się na katolicyzm. Miało to podłoże polityczne. Był to pierwszy raz, kiedy Kościół i państwo zjednoczyły się. Kościół w Rzymie otrzymał armię, aby wykonała swoją robotę. Do roku 538 pozbyli się swoich trzech wrogów, czyli Herulów, Wandalów i Ostrogotów. Wtedy właśnie ich panowanie w pewnym sensie było niezakłócone. I idąc tym tropem, dodając 1335 do roku 508, otrzymujemy rok 1843. Jest to czas wielkiego przebudzenia. Spodziewanie się powrotu Jezusa, które zakończyło się wielkim rozczarowaniem. Ale był to okres wielkiego przebudzenia religijnego, które podręczniki historii potwierdzają. Tak się przedstawia historyczna interpretacja. Ilu z was to widziało? Jeśli czytaliście książkę autorstwa Louisa Ware albo prorok Daniel Stephena Haskella czy Uriah Smith, wszyscy oni również popierają tę historyczną interpretację. Ja też w to wierzę, ale chciałbym wyjść nieco poza margines. Czy mam pozwolenie przestudiować te rzeczy i zastanowić się, czy jest coś dodatkowego w przyszłości? Czy będziecie mieli coś przeciwko, jeśli podzielę się tymi myślami? Proszę, pamiętajcie o tym, że musimy być bardzo ostrożni, kiedy robimy te rzeczy. Po pierwsze, nie wierzę w wyznaczanie dat. Chciałbym zacytować Jamesa White'a. W objaśnianiu niespełnionych proroctw, tam gdzie historia nie została zapisana, jej student nie powinien przedstawić swoich poglądów w bezkrytyczny sposób, aby nie zbłądził w swoich wyobrażeniach. To, czym chciałbym się teraz z wami podzielić, ma formę studium. Musimy to zbadać. Bo nawet sam Daniel przyznał, że są rzeczy, których on nie rozumie.
W samej lekcji szkoły sobotniej autor przyznaje, że jest wiele tez. Z całym jednak szacunkiem nie zgodziłbym się z autorem lekcji, aby odrzucić wszelkie interpretacje związane z przyszłością. Osobiście wierzę, że Daniel rozdział 12 może dotyczyć przyszłości. Pozwólcie, że wyjaśnię dlaczego. Kiedy realnie spojrzymy na kontekst, już w Danielu rozdziale 11 jest tam mowa o czasie końca. Potem rozdział 12 podkreśla, że Michał powstaje. O tym, że następuje zmartwychwstanie, wielkie prześladowanie, czas ucisku. Ale ty, Danielu, odpoczniesz, lecz powstaniesz na koniec czasu. Cały kontekst wydarzeń świadczy o wielkiej kulminacji tego proroctwa. I aby powiedzieć, że teraz wszystko to ma zostać zamknięte w czasie króla Franków i wydarzeń związanych z rokiem 508, jest zablokowaniem tego proroctwa. Myślę, że jest to ograniczenie tego, co może tam być zapisane. Są pewne cytaty Ellen White, które nie zawsze były właściwie rozumiane. Pozwólcie na kilka przykładów. Z 7 tomu komentarza biblijnego, strona 971. Proszę o wyświetlenie tego na ekranie. Ludzie nie będą mieli kolejnego przesłania dotyczącego określonego czasu. Po tym czasie, o którym mówi proroctwo o 2300 wieczorach i porankach, które kończy się w okresie między 1842 i 1844, nie da się ustalić żadnego specyficznego okresu proroczego. O jakim konkretnym okresie proroczym pisze Ellen White? Najdłuższe wyliczenie sięga jesieni 1844 roku. Wiele osób używało tego stwierdzenia i innych jego form, aby powiedzieć, że Ellen White stwierdziła, iż nie może być żadnego przyszłego wyjaśnienia tego proroctwa. Ale ona tego nie powiedziała. Te wypowiedzi kierowane były do osób, które w ówczesnym czasie próbowały wciąż przesuwać datę 1844 i w nowy sposób zinterpretować to proroctwo. Wtedy Ellen White napisała: Bóg mi pokazał, że odnośnie 2300 wieczorów i poranków nie będzie innego czasu wykraczającego poza 1844. Rozumiecie to? Musicie szczerze przyznać, że ta wypowiedź nie zaprzecza możliwości istnienia proroctw wykraczających poza ten okres. Jednocześnie sądzę, iż proroctwa wyznaczające datę nie powinny być częścią naszego przesłania. Nawet to, o czym teraz chciałbym się z wami podzielić. Przyjrzyjmy się następnemu cytatowi. Pochodzi on z 6 tomu manuskryptów, strona 251. Tydzień temu, w szabat, mieliśmy bardzo interesujące spotkanie z bratem, który jest bardzo zainteresowany interpretacją proroctw. Brat Hewitt z miejscowości Martwa Rzeka przybył do nas z wiadomością. Musimy wiedzieć, iż Ellen White wymienia tutaj niektóre z jego błędnych nauk. Przyszedł z wiadomością, iż zniszczenie nikczemników i sen umarłych są ohydą okresu zamkniętych drzwi, które kobieta Izabel, prorokini, wprowadziła do nas. I twierdził, że to ja jestem tą prorokinią Izabel. Powiedzieliśmy mu o niektórych z jego przeszłych błędnych nauk, które głosiły, iż 1335 dni zakończyło się. Chwileczkę. Ellen White pisze tutaj, że jedną z jego błędnych nauk było, iż 1335 dni zakończyły się? Czy nie to właśnie zostało napisane? Ona nie pisze tutaj o jego właściwych naukach, ale błędnych. Ellen White wylicza tutaj jego błędne nauki. Załapaliście to? Czy prawdą jest, że nie ma żadnego czasu proroczego dotyczącego przyszłości? Cytuję teraz z Wielkiego Boju, strona 640. Głos Boży słychać z nieba, ogłaszający dzień i godzinę powrotu Jezusa. To samo stwierdzenie możemy znaleźć w książce Maranata i Wczesne Pisma. Jeśli głos Boga ogłasza dzień i godzinę powrotu Jezusa, który jeszcze nie nadszedł, oznacza to, że dotyczy to czasu znajdującego się w przyszłości. Dlatego nie możemy nieustannie cytować Ellen White i powtarzać, że nie ma żadnych proroctw dotyczących przyszłego czasu. Jeszcze jeden cytat. List z 30 lipca 1903 roku. Czytajmy i studiujmy 12 rozdział Księgi Daniela. Jest on ostrzeżeniem, które będziemy musieli zrozumieć przed czasem ostatecznym. To dotyczy przyszłości. Musimy to zrozumieć. Mając to wszystko na uwadze, potrzebujemy być bardzo ostrożni w naszym studiowaniu i nie być dogmatyczni. A teraz zastanówmy się, czy w Księdze Daniela dzień zawsze reprezentuje rok? Rozdział 9 Daniela rozpoczyna się od informacji, że Daniel studiuje proroctwa Jeremiasza. Czytając te proroctwa, dowiaduje się, że dzieci Boże spędzą 70 lat w niewoli. Te 70 lat, czy są to dosłowne lata, czy prorocze? Oczywiście literalne. W rozdziale 4, gdzie Nebukadnezar ma sen i upływa nad nim 7 czasów.
Nauczyliśmy się już, że czas to rok. Czy te siedem czasów są dosłowne czy prorocze? Dosłowne. Wiemy o tym z zapisanej historii. Być może jest jakieś duchowe zastosowanie dla tejże historii, o którym nie wiem, ale nie będę inicjował tego. Ale na pewno wiemy, że jest dosłowne zastosowanie tego okresu. A zatem mamy precedens do literalnego zastosowania. I jeśli to stwierdzenie, które przeczytałem z Ellen White, mówiące, iż nie będzie czasu proroczego sięgającego poza 1844 roku, czy to oznacza, że po tym roku nie będziemy stosować zasady dzień za rok? Mając to w pamięci, proszę, abyśmy przeszli do kolejnego slajdu. Nie chcę być odebrany jako heretyk. Jest wiele innych osób to głoszących. Chciałbym jednak pobudzić was do myślenia. Mamy tu sporą grupę jury. Zatem mogę podzielić się informacjami bez bycia posądzonym o herezję lub dogmatyzm. Modlimy się i studiujemy. Być może jest jakieś przyszłe zastosowanie dla 12 rozdziału Daniela. Oprócz tego historycznego, wiesz, ile e-maili odbieram w swoim biurze, w których ludzie piszą, że przestudiowali ten temat i chcieliby się tym ze mną podzielić? Miałem tysiące takich e-maili. Może trochę przesadzam. Były to przemyślenia na podstawie osobistych badań, w których różne osoby pisały o tym, że mogą tam być zapisane informacje na czasy końca. I to byli naprawdę mądrzy ludzie, to wykładowcy kościelni. Jedno, czego możemy być pewni. Ten czas ucisku, czy on dotyczy przyszłości, czy przyszłości? Mieliśmy co prawda czas ucisku za czasów średniowiecza, ale opisane plagi kiedy występują? W przyszłości. Zmartwychwstanie? Dotyczy przeszłości, czy przyszłości? Powstający Michał kończący sąd? Dotyczy przeszłości, czy przyszłości? Wiele rzeczy, o których tam czytamy, jest wciąż przed nami. Spójrzcie teraz na ekran i na przedstawiony tam wykres. Widziałem to przedstawione na kilka różnych sposobów, ale chyba najczęściej spotykanym jest właśnie ten. Mamy w Danielu przedstawione trzy okresy, 1260. Jeśli te 1260 reprezentuje czas oporu i prześladowań, oznaczałoby to czas, w którym wydane zostaje prawo zmuszające nas do łamania prawa Bożego. Nazywane jest ono niekiedy prawem niedzielnym. Czy nie jest napisane w Danielu, że ustanowiono prawa wymuszające na tobie złamanie jednego z 10 Bożych przykazań? Wielu wierzy, że będzie to dotyczyć czwartego przykazania. I w tym właśnie czasie będzie miał miejsce mały czas ucisku. Nie będzie można kupować ani sprzedawać. Może to trwać 3,5 roku, czas prześladowań. Co może mieć miejsce przy końcu tego czasu 1260? Śmierć. Wydany zostaje dekret. Czy wiesz, co się będzie działo, kiedy to nie będzie respektowane? Wiadomość rozejdzie się jak pożar podczas tego czasu prześladowań. Zazwyczaj w takim czasie Kościół rósł, nieprawdaż? Kiedy popatrzymy na 3,5 roku działalności Chrystusa oraz na 3,5 roku posługi Szczepana, zanim został ukamienowany, Kościół eksplodował liczebnie. Będzie to czas obfitego wylania Ducha Bożego, a w tym samym czasie trwające wielkie prześladowanie. Nie wiem, czy tak na pewno będzie, ale może tak być. Zatem mamy mały czas ucisku, podczas którego nie można kupować ani sprzedawać. Być może trzeba będzie uciekać na wieś i wtedy wszyscy odwiedzicie mnie w mojej samotnej. Jakbyście nie wiedzieli, udaję się wtedy do jaskini. Potem wydany zostaje dekret śmierci. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w księdze Estery wydany zostaje wyrok śmierci, a tak na marginesie Ellen White mówi, że to, co się przydarzyło ludowi Bożemu w czasach Estery, powtórzy się raz jeszcze na koniec czasu. Wydany zostaje dekret śmierci, ale od momentu jego ogłoszenia do wprowadzenia w życie mija czas. Większość państw ma ustalony na to czas. W księdze Estery dekret zostaje wydany, ale nie jest od razu wykonany. Najkrótszy okres, jaki nasz rząd USA zazwyczaj ma na wdrożenie czegoś w życie, wynosi 30 dni. Czyż nie jest to interesujące? Może to zatem być ten czas od wydania dekretu śmierci do zakończenia czasu łaski. Być może wtedy nastąpi czas, w którym trzeba będzie uciekać w bardziej odległe miejsca niż tylko na wieś. Po upływie tych 30 dni następuje okres 45 dni. Jest to już po zakończeniu się czasu łaski. Michał powstaje, nastaje wtedy wielki czas ucisku, trwogi Jakubowej i siedem ostatnich plag. Możesz również zajrzeć do Jozuego, rozdziału 14 i wiersza 10, gdzie opisany jest czas trwogi Jakubowej. Na tym zakończymy na dzisiaj. Myślę, że jest wiele rzeczy, które najpierw trzeba na spokojnie przeczytać, przemyśleć, a później wrócimy do tego raz jeszcze, do pewnych myśli, które Doug Batchelor podał właśnie w studium 12 rozdziału Daniela. Pozdrawiam. Do usłyszenia.